A więc tak jak wcześniej wspominałem w poprzednim odcinku, gdzie próbowaliśmy i naprawiliśmy, bo udało się dźwignię hamulca ręcznego. Dziś mamy do wymiany klocki hamulcowe z tyłu, aby przygotować jeszcze auto do przeglądu, oraz przy okazji musimy podciągnąć sobie szczęki hamulca ręcznego ze względu na to, że one fajnie trzymają, nawet jeżeli stoimy z górki, wszystko ładnie trzyma, ale ja jednak chciałbym je jeszcze odrobinę podciągnąć. W tym celu będziemy na pewno musieli zbić sobie dystansę. Wiadomo, że wiele osób się z tym męczy. Ja mam na to po prostu taki patent. Biorę sobie z wiertarki taki przecinak, który służy do kucia, i delikatnie z każdej strony w tą szparę delikatnie wbijam. Jeżeli nie chce mi wejść, to biorę śrubokręt. I tak jak widzicie, dosłownie po chwili zabawy, śrubokręty cienkie plus przecinak z wiertarki, chwila zabawy i temat zbicia właśnie mamy tego dystansu, mamy załatwiony. Teraz biorę sobie imbusa, muszę rozkręcić sobie prowadniczki. Więc grzechotka, imbus i jedziemy. Prowadniczka jest wykręcona, biorę sobie śrubokręt, demontuję sprężynek. Sprężynę mam zdemontowaną, teraz ściągam sobie odrobina siły, aby cofnąć tłoczek. I mamy. Klocki jeszcze do zera nie są zużyte, ale ja też na to, aby one zużyte były, czekał na pewno nie będę. O, proszę. A teraz zobaczcie, to jest chyba najlepszy dowód na to, że nasi tu byli. Po co było za parę złotych założyć czujnik zużycia, jak można elegancko zaślepić, nie? Dobra, ja sobie ten czujnik założę, dokupię i go zamontuję, nie będzie to dla mnie wielkim problemem. Swoją drogą, tak jak widzicie, po klockach możemy ocenić, że jeżeli równo się zużywają, nasz zacisk pracuje prawidłowo, ale trzeba pamiętać o tym, aby zawsze go wyczyścić. Tu mamy miejsce właśnie na owe czujniki, których nie ma, bo komuś było szkoda 30 czy 50 zł. Trudno, życie. Nie wiedziałem, że go nie ma, więc sobie dokupię i wymienię. Dobra. Dobrze, aby zamontować nowe klocki, musimy cofnąć tłoczek, a żeby cofnąć tłoczek, musimy albo jakoś kombinować, albo ja mam takie sprytne urządzenie. Przede wszystkim, zanim tłoczek będziemy cofać, musimy sobie obmyć tutaj dookoła tą gumę. Po co mamy ten syf wciskać z powrotem do środka?
Dobra, myślę, że to będzie ok. Tłoczek wszedł nam bez problemu do samego końca, więc cofamy sobie, ściągamy, odkładamy na bok. Przyda nam się to dopiero z drugiej strony. Tutaj teraz te okolice, gdzie montowany jest zacisk, należy wyczyścić z tego brudu, z tego pyłu hamulcowego. Prowadniczki, które mamy, zaraz pokażę Wam, jak sprytnie można fajnie, szybko papierem ściernym wyczyścić. Zobaczcie, wkrętarka, prowadniczka, montuję sobie delikatnie za gwint, żeby nie uszkodzić gwintu. Dosłownie kawałek papieru ściernego i zobaczcie, co teraz robię. Papier ścierny łapie prowadniczkę. I zobaczcie, tak naprawdę bez najmniejszego wysiłku prowadniczkę macie idealnie wyczyszczoną z wszelkich wżerów, ładnie się świeci. Teraz nie zostaje nam nic innego, jak zamontować nowe klocki i wszystko poskręcać do kupy tak naprawdę. Dobra, jeden klocek na miejscu. Drugi klocek również trafia na swoje miejsce. Całą tą okolicę, mam nadzieję, że to widać, widać. Całą tą okolicę, gdzie wchodzi klocek, musicie tak wyczyścić, aby ten klocek Wam bardzo delikatnie wszedł. On nie może tutaj na siłę, na chama być montowany, on ma delikatnie wejść. Widzicie, cały zacisk mam luźny, więc bez najmniejszego problemu, ze względu na to, że cały tłoczek został cofnięty do tyłu. Teraz delikatnie smaru na prowadniczki. Jedni już smarują, drudzy nie smarują. Ja tam wolę posmarować. Już nieraz to powtarzałem. Nic się nigdy nie działo, także łapię sobie górną. Łapię sobie dolną. I skręcam. Góra, dół skręcona. Teraz muszę zamontować zaślepki. Aby tam piach, syf, nic się nie zbierało. Następnie czas na sprężynę.
I tak naprawdę to wszystko, co dzisiaj mamy do zrobienia. Ja już poza kamerą zrobię sobie drugą stronę. Potem przy okazji kiedyś zostanie mi dołożenie czujnika zużycia klocków. I to tyle. Jeżeli Wam się podobało, lajkujcie, subskrybujcie, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!